Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii w Three Kingdoms Total War. Tak więc mam tę bitwę. Chciałem ją robić ręcznie, ale powiem szczerze, że to mnie troszkę zmieniło, bo nie wiem dlaczego. Po odsejwowaniu gry, gdy ponownie ich zaatakowałem, ponieważ no tam jakby się ta bitwa nie odbyła, to cofnęli się. Tym razem jesteśmy pod miastem i nie wiem, czy nie bardziej się opłaca na auto, bo być może lepiej wykorzystają tutaj siły z miasta, chociaż ciężko mi powiedzieć. Dobra, powiem ci, że mam nadzieję, że to nie jest zła decyzja, bo tu jest jeszcze jedna armia, ale tutaj powinniśmy ich załatwić. O, nie jest źle. Stracił dużo generałów, nawet młody. Więc jak najbardziej się nam przyda. I super. Czyli ta armia poszła do piachu. Została oczywiście 1-1, ale sądzę, że się cofnie w tej sytuacji, kiedy mamy i miasto, i generała. Jak pamiętacie, też się skupiamy na zwalczaniu korupcji wszędzie. I tutaj ta armia się regeneruje, zanim podejmiemy jakieś większe działania, bo tu... O, tu jeszcze coś widzę. Dobra, żebym sobie przypomniał wszystko, żebym jakichś błędów nie zrobił. Najwięcej wrogich sił jest tutaj, nie wiem co tu się dzieje, po prostu. Totalny Saigon, wręcz bym powiedział. Ty mędziaku, idziesz w głąb i pewno zajmie tam. Dobra, tutaj będę się krył koło stolicy. No tutaj niestety nie mamy żadnych szans powstrzymać tego marszu. Musimy podzielić jakoś jego armię, tak żeby walczyć z jedną naraz. Ale mówię, no, pewne straty są do przyjęcia. Najbardziej mi zależy, żeby nie tracić dużych miast. To mi się mniej podoba, co tu widzę, powiem szczerze. Bo wybrali wersję nocnej bitwy. Ale jak najbardziej... A, są trochę obici. No, może być to ciut uciążliwe. Ale podejmę się tej bitwy. Największa słabość to braki w kawalerii, ale no mamy lepszych łuczników zdecydowanie i więcej wysokolewelowej piechoty. Chociaż no oni mają w sumie też te piechoty strzelające. Zobaczymy zresztą. Mam nadzieję, że damy radę. Dobra, czyli się bronimy. Jeszcze parszywa pogoda. No nic, ustawmy się tu. Mamy wieżyczkę, ona się na pewno przyda. Na skrzydle się troszkę zabezpieczę przed kawalerią. Tak myślę, że to się też może... Nawet przed wieżyczką. O, tak. Teraz co do piechoty. To jest nasza główna linia obrony. No, jeden generał jest mega obity. To są jednostki czysto szturmowe, one będą musiały wyjść na skrzydło. I te są w sumie uniwersalne, mogą walczyć równie dobrze w obronie, jak i w ataku. No, miecz jest... Miecz i tarcza to jest taki układ, że w każdej sytuacji się sprawdzi. Jazdy jest bardzo mało, więc na później być może do zniszczenia oddziałów łuczników. Znaczy ja wierzę, że ci panowie mogą nam dać zwycięstwo. Ich siła ognia jest po prostu zabójcza. No i mamy też sporo ciężkich naprawdę łuczników. Kuszników w sumie. No i oczywiście on musi atakować, czyli my możemy sobie tu siedzieć na tyłku i czekać. Thank you.
No, poleciała jazda, ja może naszą troszkę cofnę, ty też uważaj na siebie. Kurde, tej jazdy jest naprawdę dużo. Ja bym bardzo nie chciał, żeby ona uderzyła w nich, bo oni są miękcy jak cholera. My ją skasujemy, nasz generał jest zdecydowanie silniejszy. Musisz zwyciężyć. Przynajmniej na papierze. Brakuje mu trochę HP, ale ma zdecydowanie lepszy set. Dobra. Jeszcze sobie damy nietykalność. Pierwsza faza wydaje się iść po naszej myśli, bo no, oni zgarniają ostrzał naprawdę sporo. Ja myślę, że tu byśmy mogli przyjąć już formacje obronne, jakby co. Dobra, no tu... Aj, tu się zagapiłem i jazda zrobiła... Bajzel. Troszkę... to nasz generał sobie tak nie radzi, jak zakładałem. Myślałem, że stawania to lepiej pójdzie, powiem szczerze, no ale cóż zrobić. No tutaj też tam... Kurde... Dobra, przerzućmy to na szybko. Możemy to przegrać w tej sytuacji, jak widzę. Niestety. Nasz generał wygrał, ale to... cudów nie zrobi. Tak. Dobra, spróbujmy kolejnego wyeliminować w pojedynku. Jeżeli wyeliminujemy mu generałów naszymi, no to sytuacja się troszkę powinna uspokoić. Dobra, tego przejmiemy. No tu będzie ryzyko, że nam padnie generał, no ale musimy ryzykować, jeżeli chcemy to wygrać. Znaczy to nie przejdzie. Mhm. Użyjmy tego bonusu. No, mam wrażenie, że siła naszego strzału jest zdecydowanie wyższa niż jego. No i część naszych kuszników to jakby trzeba było nawet by zwarcią go powalczyć, taka prawda. Mhm. Tu strzelamy w jego uczników, w sensie wystrzeliwujemy nawzajem trochę. No tu robi głupotę, bo trzyma te dwie jazdy w rezerwie. Ja rozumiem, że chce mieć rezerwę, ale... no to go zgubi według mnie oczywiście. Dobra, no tu niestety ciągle są też te dwie jazdy za naszymi plecami. Dobra, nowy target. Musimy spanikować jego jednostki strzelające, chociaż na szczęście one się uparły, żeby strzelać w tych. A akurat ta jednostka nasza ma formację, powiedzmy, przeciw łucznikom, więc nic nam nie robią. Dobra, tu chyba wygrywamy, chociaż teraz będzie, przyjmiemy szarżę zaraz od jazdy i to się zrobi troszkę nieprzyjemnie. Ja na wszelki wypadek wyślę generała, żeby no, mieć troszkę bonusu co do morale. Dobra. Pomóż może tu, bo tego bloba by trzeba było spanikować. No nie, no tamten generał nie może sam lecieć, bo on sobie może nie dać rady tak pojedynkę z tym dziadostwem. Dobra, no nasi też niestety i co gorsze się dopchali do naszych elitarnych jednostek. Musimy zarządzić tu mały odwrót. No tu zaszarżował, ale sądzę, że ci elitarni kusznicy się utrzymają. Mhm.
Mogłoby było fajnie. Kurde, no jak to teraz do... Nam blokuje ostrzał tym swoim, tą swoją ofensywą. Tam jest dobrze. Dobrze też, że ciągle mamy tą wieżyczkę. Ona nie robi jakichś tam wielkich strat, ale zawsze go trochę podziabie. Dobra, strzelajcie znowu tu. Mówię, to jest nasza nadzieja na wygraną te jednostki, więc nie możemy ich zblokować sobie. Ty strzelaj tu, a piechota już leci na odsiecz. Dobra, zdjęliśmy tych, więc nasi znów mogą strzelać. Tu przyciśniemy kawalerię, teraz kusznicy wstecz. A, zapomniałem wiedzieć, czy tam mam jeszcze jakąś jednostkę zagubioną. Chyba skasuj tego dupka. Jeszcze starajmy się trzymać front, żeby no nie potracić tych jednostek gdzieś tam pojedynczo, bo to tylko by nam zaszkodziło. Wy tu wywracajcie do ekipy. Tu się trochę dziadostwa zebrało, no ale trudno. Ost, kurde, teraz nam się morale łamie. No ale też już dużo nie ma, więc... Czyli mowa to jest był błąd, wracamy generalicją, bo jednak generał zawsze podnosi okolicznym jednostkom morale. Nie wiem, jak do tego doszło, że nasze piechoty są gdzieś tam... Nie wiem gdzie. Musiałem ich gdzieś się posłać i... Poleciały bezkarnie same, no ale trudno. Żołnierzom skończyła się amunicja. Spanikowali. No to była ciekawa nawet bitwa, powiem szczerze. Nie byłem pewien, czy ją tak ładnie zrobimy. Ale skończyło się dobrze. No, tak jak liczyłem, jednak nasz ostrzał jest wspaniały. Zarówno te unikatowe jednostki, jak i obrońcy ziemi zrobili tutaj sieczkę. No a nasz generał wyrżnął im wał generału, więc też dobra robota. Super, czyli obroniliśmy się. Zgarnę troszkę regeneracji, bo no ta armia nie wygląda. I teraz ich dokończymy, bo to zostały resztki. Dobra. No, mądko, tu na pewno teraz będzie w cholerę tego dziadostwa. Ale cóż mogę poradzić? Muszę po prostu iść naprzód. Czyli ich oblegnę, najwyżej zagłodzimy, bo mówię, zakładam, że szturm będzie nie do ogarnięcia na chwilę obecną. Ale tutaj też te armie, chociaż trochę się po drodze zregenerują, więc zajmą to. Jeżeli tu ich utrzymam pod oblężeniem, to mamy wygraną w kieszeni. No i tu jest też problem, bo oni to zajmą. Chociaż... Czy co? Może i nie. Przecież nie wiem, co miałoby zabić tą cholerną, ciężką piechotę. Może nie zdobędą, zobaczymy. Co do ciebie, tu masz 100% szans na zasadzkę, więc siedzisz w tych krzakach i jak ktoś będzie szedł, to go cap. I po ryju. Dobra. I tutaj na razie tego nie ruszę, ale liczę, że jak oni podejmą jakieś działania i się rozdzielą czy coś, no to będziemy mieli możliwość też podziałać. Co do tego, nie mam pojęcia, gdzie on pójdzie. Zakładam, że na to miasto, może nie taką nawet miasto, wiochę. Mam taką cichą nadzieję i że tu go złapiemy gdzieś w pułapkę. No i mamy jeszcze tą armię, którą bym chętnie wysłał tu, tylko znów trzeba będzie zrobić to bardzo ostrożnie, bo no nie chcę jej ponownie przetrzebić ani stracić, czyli będziemy się czaić i starać się
uchwycić jakieś przyczółki. A, no i oczywiście ta armia. Nasz dziedzic nabiera doświadczenia, więc jestem zadowolony. Tylko myślę, co mu się najbardziej przyda. Dobrze miałby sporo autorytetu, tak szczerze mówiąc. O, to jest niedobre, no ale trudno. Wezmę to głównie właśnie dla autorytetu, bo jednak on będzie później rządził i to musi jakoś wyglądać. I skasujmy to dziadostwo. Oni już teraz są bez szans po tej klęsce, więc... Elegancko. No, troszkę stara jesteś, ale dla toporu cię wezmę. Ty możemy też trochę kasy teraz zgarnąć w tej sytuacji. Mówię, i tak jesteśmy na terytorium wroga, więc się... W sumie nawet bym się chyba cofnął na pełnym ruchu, bo chciałbym wrócić do tego miasta w przyszłej turze. Dobra, czyli tu w miarę wyrównaliśmy. Oczywiście powinienem dobić go, ale no nie chcę tego frontu rozciągać. Nie na razie. Nasz cel jest zamknąć ten front, potem zamknąć ten front i dopiero później byśmy przekraczali rzekę i maszerowali na północ. Niestety praktycznie musimy cały świat podbić, żeby to wygrać, więc będzie ciężko. Ale też stopniowo będziemy zyskiwać coraz większą przewagę, więc myślę, że to się będzie poprawiało, jeśli chodzi o wydajność naszych podbojów. Co to za regan? A, ten, tu jest takie niezadowolenie. Kurde. Ile jeszcze tur? To jest jakaś akcja przeciwnika, tylko nie wiem, ile to tur będzie trwało. No, to małe miasteczko naprawdę mi się podoba, jeśli chodzi o to, jak się rozwija i ile kasy przynosi. W sumie dajmy też tu. Znaczy, dalej szukam miast, gdzie by trzeba... No, w sumie coraz więcej już ma to wszystko poupgrade'owane, ale tu na pewno bym chciał. Tu bym poszedł w to. Co do tego... jest... Tak i powiedzmy tak. I jeszcze jedno w ten sposób. I na razie starczy, bo więcej kasy nie ma po prostu. No niestety to będzie długo, długo tak wyglądało. Też czasem będzie trzeba obniżyć pewnie jeszcze podatki, bo jak wzrośnie populacja, no to zmniejszy się potencjalnie zadowolenie w miastach, więc no, będzie trzeba uważać. No, no to słabsze, czyli ona idzie. Ominęła te mocniejsze miasta i idzie na te mniej rozwinięte, w sumie rozsądnie. Co za dupek. Z drugiej strony zapłaciliśmy żywnością za pokój, więc mieliśmy trochę pokoju. A jak zerwał umowę, no tam jest żywność z powrotem, nie musimy jej wysyłać, więc... Tak naprawdę to on sobie równie dobrze zrobił, dużo problemów zrobił, co i nam. Tu jest problem w teorii, chociaż uważam, że jesteśmy w stanie to wygrać. Chociaż najgorszy problem jest taki, że to jest pod miastem, czyli po tej bitwie znów nie będziemy mieli jak go zdobyć. Ale ja na razie się cofnę i zobaczymy, co się wydarzy. Bo wolałbym go atakować w troszkę innej sytuacji, czyli oblegając go. Kurde, ale się pechowo ułożyło, bo ugrzęźliśmy tutaj w tej
tym bardziej jawią. No nic, w następnej turze. Tylko nie będzie żywności. Ja to nie poradzę. Na razie muszę iść tutaj. I ty idź za nim. Czyli to ogarniemy. Tu najgorszy ma, zarządzimy odwrót i po prostu załatwimy to wszystkimi armiami, gdy się skumulują w jednym miejscu. Też jest do przyjęcia. Co do ciebie, młody, no to idziesz do tego miasta, tu się zregenerować w spokoju. I być może bym się ruszył w tym kierunku, ale jeszcze nie jestem przekonany. Tu sytuacja się w dużej mierze wydaje patowa, czyli on nic nie robi, więc ja też nie będę jakoś specjalnie naciskał, bo jednak ma więcej sił, więc gdybyśmy go naciskali, to cholera wie, co nam to da dobrego, a raczej złego. Jego skasujemy, bo tutaj się pięknie podstawił. Pożałujesz, dziadu, żeś tu przylas. No, jak będę zbierał, już się dam. O, my jeszcze zebraliśmy troszkę doświadczenia. Dostajemy dobrą pozycję, nic tam za bardzo nie może zrobić. No, ale to miasto nie jest... To miasto padnie, kurde, więc tu... Ja znów wezmę jego. Nie jest dobra armia, no ale jak będzie trzeba, to będzie walczyć, tak bym to ujął. I tutaj... No tu się będziemy skradać po prostu, czyli staniemy tu, zobaczymy, co się dzieje. Nie wiem, gdzie te armie polazły, co mnie mocno martwi. Dobra, teraz rzućmy okiem na to, czy ktoś by chciał pokój. Nie, wszyscy wierzą, że sobie z nami poradzą. Mylą się, ale wierzą. Właśnie, bo tu są miasta, które nie są... No one się, to się upgrade'uje. Tu by trzeba było w to zainwestować. No tu też trzeba troszkę powalczyć. Właśnie, chyba zapomniałem, że mieliśmy szkołę gdzieś wybudować, bo tam chciałem w konkretną drogę rozwoju pójść. Czy się buduje w turę? Jeżeli tak, to ją walnę. Tak, tu się zbuduje w turę. Ja od razu wyburzę potem, bo uważam, że tempo wzrostu doświadczenia jest wystarczające. To nie trzeba go przyspieszać, ale no, trzeba odblokować technologie wyższe zwyczajnie. A, tu nie mamy kasy, żeby to, bo to też by się przydało podbić. Nawet tu mamy już ten budynek, tu też. Tutaj, jako to jest budynek, znaczy region handlowy, czyli rolniczy, to by to się przydało, bo to podniesie dochody. I może jeszcze to i starczy. A, zrobiłem misklika. Tu by się przydało też na szóstkę podbić, ale nie ma siana na to. Czy na siódemkę w sumie, no ale najpierw na sześć. O nie, teraz mamy problem. Teraz będzie problem, bo... Aj, nie daj nam się tutaj... Czyli podejmę się tej bitwy, ale to wygląda słabo, bo naprawdę nie mam czym zabić tego jadostwa. Dobra, czyli co teraz? On atakuje z tej strony. Hmm.
Możemy mu zastawić drogę. Tylko czy też tam to daty, ja nie wiem. Czyli nie wiem, czy tam to więcej nie zaszkodzi, ale z drugiej strony my też nie mamy specjalnie kawalerii. Z tymi płonącymi powiem szczerze, że nie bardzo wiem nigdy, jak to używać i wolę tego nie ruszać. To jest więcej problemów niż pomocy, moim zdaniem. No i mamy jazdę i zadaniem będzie wyjechać na skrzydło i gnębić. No i na pewno polecą wszystkim do przodu, tu nie ma innej opcji. Powinniśmy ją załatwić bez większych trudności. To jest dość dobry generał w sumie, czy dobry typ generałów do walki, tak mówią. Ona sama nie jest jakaś tam... Dobra, rozpoczęła się walka. On ma jedną milicję uczniczą, ale to ją skasujemy zaraz. Tu wszyscy mają zadanie rzucić... Aj, tylko że ich jazda poleci na naszą. A dobra, to będzie w sumie walka pod ostrzałem. Do tego mamy kilka cięższych jazd poza tą podstawową, więc to też im troszkę powinno napsuć krwi. Co prawda przez to się guzdramy i nie rozwalamy łuczników, ale tą jazdę po prostu zmasakrujemy w tej sytuacji, bo mówię, zgarnia ostrzał plus walczy z przeważającymi siłami. Czyli stracili jedną jazdę, została im tutaj jeszcze jedna, no ale też dostaje. I teraz zrobimy to samo, czyli te jazdy uderzą. No to mnie tylko martwi, ja to nic nie poradzę, że tak to wygląda. Bo nie mogę osłabić tego skrzydła kawaleryjnego, bo no tu musimy to wygrać w 100%, żeby to miało wszystko ręce i nogi. No ci się mogą zebrać, ale oni też uciekając jeszcze jakieś tam straty ponoszą, ci też ponoszą. Dobra, więc tam to pójdzie w cholerę zaraz i generał pójdzie w cholerę. Źle to nie wygląda w sumie. Wyślijmy już na szczytę. Ja w sumie teraz to już niewielką rolę odgrywa, bo tych łuczników już niewiele strzał mają, tak bym tu, bo ich jeszcze trochę jest, ale... to się zbiera, to ma dosyć niskie morale z tego, co widzę. Powinniśmy dać radę, szczerze powiedziawszy. Wieżyczki ich na bieżąco obijają. No tutaj im nie damy się zebrać. Została ta jedna cholerna piechota, ale no liczę, że ją po prostu z czasem wystrzelają wieżyczki, bo tak w walce będzie ciężko ją pokonać. Dobra, wracamy, żeby to rozwalić. A niestety wleci do środka do miasta. Tu się cofnę, bo im... O, super. Spanikowała ta najgorsza piechota, więc już jest po zawodach. Super, tak naprawdę nie straciliśmy nawet połowy, ja tu się obawiałem. A poszło lepiej niż dobrze. Okej, czyli co, troszkę kasy zgarnę. No i teraz mamy problem, bo zaatakowała nas frakcja, którą bardzo nie chciałem, żeby nas zaatakowała. I tutaj też się pomyli. Kurde, bo on... bardzo niedobrze. Bo on to zajmie i obije to miasto jeden level. Tu nie przejdzie to, więc robimy w ten sposób. Mamy teraz wojnę ze wszystkimi i straciliśmy dostęp do... jak to się nazywało? Jadeitu chyba.
to będzie problem, to duży. Co do tej armii, no to na pełnej szybkości musi lecieć w tym kierunku. Pewno nie zdążymy, ale może chociaż coś powalczymy później. Jego tu mogę odwołać, spełnił swoje zdanie. To jest taki typ do zadań specjalnych. Jak trzeba, to spuszcza w pierdol. To odzyskałem. Miejmy nadzieję, że on tu nie trzyma znowu dwóch pełnych armii obok. Mam cichą nadzieję, że nie. Bo tu mogą być... O, i teraz, przez to, że zbudowaliśmy tą szkołę, to możemy wziąć to i później tutaj do większych dochodów z handlu doprowadzić. Czyli tak. Tu od razu wywalimy to. No i w tej chwili mamy... Nie mamy z nikim pokoju, to jest problem. Tu by mi zależało, bo naprawdę tutaj nie chcę kolejnego frontu. Ale w ogóle nie ma szans. No, chyba, żeby jakieś terytoria mu dać. Mógłbym mu to coś dać, bo... To jest mało ważne, ale to nie przeskoczy tych 80. Żarcie go interesuje, ale no aż tyle też nie mam, żeby to przepłacić. Zobaczmy przy 100, jakby to wyglądało. Za mało. Za mało. Czy się nie dziwię, tu mam naprawdę dobrą sytuację i czuję, że będzie pchał do przodu, więc trzeba ma się dogadywać. No nic, tutaj powołamy ponownie tą armię, co przed chwilą się tutaj musiała rozwiązać z powodu sytuacji, czyli... Idzie on. On. Jeszcze tu jeden był. No to był. No to nie była ona. A, on. No i tu nie dojdą, czyli mamy jedną turę spokoju. Ja tutaj zdecyduję się na brzydki wydatek, czyli po prostu to upgrade'uję do wyższych jednostek trochę. A nie bardzo mamy wybór w tej całej sytuacji. Tu nabrali też jednostek, także... Dobra, stąd zarządzam odwrót. Dokończmy ten front. I jak będziemy mieli też armię do przeniesienia w inne miejsce, to jakoś z tego wybrniemy, na szczęście. Jakieś tam straty poniesiemy, ale to nie będzie tragedia. A, bo moglibyśmy też tędy w sumie pójść. Jak już tu jesteśmy, to czemu nie? Pójdźmy z dwóch stron, żeby miał problem, co robić. Tu na pewno chcę to upgrade'ować, to jest dobry region. No tego mi mega szkoda, ale nic nie poradzę, powiem tak. Zobaczmy, co tu możemy zrobić. O, tanie przerzucanie jednostek jest przydatne. Wyższe zadowolenie w stolicy może być. Możemy mu zaszkodzić. To na pewno się przyda. Chociaż nie, to się bardziej przyda. Zdecydowanie się bardziej przyda. I tu im obijemy gospodarkę. Super. Teraz poza tym miastem znów wszyscy szczęśliwi, czyli znów sobie pozwolę na dołożenie podatkami.
A tu będziemy się czaić, gdzie się dam. Ale czy on teraz tu ruszy, wpadnie? No tu może dojść do buntu, ale z drugiej strony na bieżąco to stłumiły, mając tutaj generała w pobliżu, więc nie czuję przed tą sytuacją jakoś obawy. A, tu znów kasy nie ma. Co do ciebie, to się skradamy do przodu dalej. Powiedzmy tutaj. Jakbyśmy łyknęli to, to mielibyśmy większość po tej stronie rzeki naprawdę już. Nie mówię, kończymy nasz największy problem, czyli nadmanów, to nam mega pomoże. Najlepiej by było, jakby on zdecydował się na atak w którymś kierunku, czyli tu się schował w następnej turze. Na to też nic nie poradzę. No niestety takie brzydkie rzeczy się będą nam przydarzały, no ale trudno. Grunt, że nie ma jakiegoś totalnego załamania frontu. A, bo coraz więcej frakcji chce... podziałać przeciwko nam, tak bym to nazwał. Czy oni idą tutaj na Hama? Nawet i dobrze, bo ty... podejdziesz jak najdalej się da, czyli dotąd. I się schowasz. A tu mamy dwie armie, z których jedna podejdzie, powiedzmy... Właśnie, ta chyba może lepiej dalej pójść. Ale mogę tu problem się przemieszczać z tego, co widzę. Może tu, a ty podejdź. Czy ona się musi. On musi się schować, bo ta armia jest mocniejsza, on jej nie może widzieć. Dobra. I liczę, że teraz. Ale tu też samo, może on się na miasto skusić. Może się skusi na miasto, byłoby idealnie. Tu się skradamy. Ja jeszcze bym jedną turę, czy mógłbym je już zdobyć, ale wolę jeszcze turę poczekać, żeby być pewnym, że tu nie wpadniemy od razu. Chociaż nie, oni są po drugiej stronie ze wszystkim, więc... A, tylko i tak nam ruchu nie starczy. Nie do końca wiem dlaczego, ale nam nie starczy teraz. No dobra, to się schowa i zobaczymy. Teraz muszę zobaczyć, czy mam nocną bitwę, czy nie. Bez nocnej bitwy tego nie zrobię. Też się cofnijmy trochę, bo no, tu już nie ma miasta, więc nie ma sensu się trzymać w tym regionie. No, tu może być bunt przez te ich działania. No ona tych dwóch armii nie pokona. No chyba, że nocną bitwą. To jest w sumie jedyne realne wyjście. Na razie podejdziemy tu. Ja liczę, że on zajmie jedną, a druga gdzieś polezie. Czyli byłby przyjmiemy tą stratę, no ale trudno. A, czyli tak się nie da. Tu byśmy, kurde, jak nie pójdziemy, będzie źle. Chodźmy tu. Okej, on coś tam ma, ale nie jest jakoś strasznie dużo. I chyba zmienię planów tutaj, bo spróbuję jego zlikwidować. On tutaj ruszy, a my byśmy sobie go przechwycili. Nawet podejdę na pełnym ruchu. Liczę, że go przestraszę.
To może się udać. To się może udać. No i została ta armia. Musimy sprawdzić, czy mamy tę nocną bitwę. Nie mamy. Tylko, że nie mamy nocnej bitwy, to byśmy musieli walczyć z dwoma armiami naraz. To by było dość samobójcze. Zwłaszcza, że nie jesteśmy w pełni zregenerowani, więc lepiej... Gdzieś tu się cofniemy. Jak on oblegnie, to się zastanowię, bo armia plus garnizon to już będzie troszkę inaczej, zwłaszcza, że no jemu brakuje tych ciężkich piechot. No i bardzo nam zależy na tym, bo no nie mamy w tej chwili Jadeitu. Nie możemy już budować. Dobrze, że troszkę zbudowaliśmy i jakoś tam funkcjonuje, ale no... Tak to być nie może na dłuższą metę. Musimy ten Jadeit uzyskać. Inaczej tego nie uciągniemy. Tu dużo rzeczy jest porozwijanych tak naprawdę. A, to byśmy mogli... Też damy to na maksa, w sumie jest okazja, to... Czemu by nie? No, tu niestety się tego nie da już dalej rozwinąć. Wiadomo dlaczego. To jest w ogóle bardzo dobry budynek do wszystkiego, szczerze powiedziawszy, ale to mniejsza z tym. Okej, to się zblokowało tak jak zakładałem. Tu bym dał warsztaty i... Tak. Tu nic nie ma? A, bo to jest to świeżo zdobyte, dobra. Czyli tu damy na pewno to. Na pewno to. No, mamy wojnę już z całym światem. W tej chwili nie, tu jest jakaś jedna frakcja, z którą mamy, ale no. Wyjątek potwierdzający regułę. Czeka nas ciężka kampania. Ona jest do wygrania, ale jest ciężka. Już tu widać na pierwszy rzut oka. Jak mówiłem, no oni tu bez problemu to ogarną. Niestety nic na to nie poradzimy. Tylko teraz trzeba liczyć, że się podzielą. Muszę zobaczyć, tak się stało. Ci tu cwaniakują. Kurde. To, o, to jest dobre, bo tu powinniśmy ich teraz w dwie armie dokładnie udupić jak cholera. Tak jest. Tracimy. W tym jak ona się prezentuje. Naprawdę to mógłbym z niej zrobić. Gdzie ona tu jest? O. Tu musi być członek rodu panującego, żeby to miało ręce i nogi. Czyli tutaj kasujemy jego, bez problemu to już pójdzie, albo i nie, ale... Grunt, że zajęte, tak bym powiedział.
Weźmy to, żeby mieć lepsze zadowolenie tutaj. Nie chcę tu mieć żadnych buntów na końcu świata. Chociaż w sumie ja to może zestawię. Bo to są wszystko rzeczy, które by nam się, szczerze mówiąc, przydały tutaj. Więc tak, ta armia już jest nam niepotrzebna. Zaczynamy po prostu oszczędzać, czyli ją będziemy odwoływać. Tu jedna sobie lepiej niż dobrze poradzi w tej sytuacji. Tu się schowa, odwołamy wszystkie trzy już wkrótce i powołamy w innym miejscu. Bo dzięki nim przejdziemy do kontrofensywy w następnym odcinku na głównych frontach. No tu bym gdzieś musiał się ciągle chować, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No albo liczyć, że on nas oblegnie. Na razie ani jednego, ani drugiego się to nie dzieje. Dobra. Albo wiecie co? Tu. No nasz człowiek od zadań specjalnych. Powołamy go tutaj. Prawdzie powiedziawszy, jak on się troszkę podregeneruje, to razem z tamtą armią zrobi porządek, ale mogę tak na wszelki wypadek jeszcze dorzucę mu ją, żeby miał jakichś łuczników. A on jest z tej frakcji bandytów, no ale przynajmniej płonące pociski niech ma. Ten nie zrobił nic, o dziwo. No to w takim razie idziemy tu, będziemy się dalej czaić. I weźmy to, bo to da przybicie pancerza do całej świty, czyli naprawdę ładny bonus. Tu jest dosyć niebezpiecznie, powiem, bo jak to wszystko by nas ruszyło, to w ogóle bez szans. Ale jakby co, będziemy się... A, bo to z drugiej strony... Kurde, ja rozumiem, co się stało. Dobra. Zdobędziemy to i zobaczymy, co dalej, bo no, oni są po drugiej stronie rzeki. I nie wiem, czy będą się próbowali przeprawić, czy co będą kombinować. Przekonamy się. To wywalę. Znów tam porozbudowujmy co nieco, tak żeby, mówię, nie jakoś szaleńczo, ale żeby wszędzie coś tam się budowało, żeby ogólnie mówiąc był postęp. To jest najbardziej opłacalne w tego typu miejscach. Handelek. O, wreszcie zbliżamy się do tych numerów, jakie byśmy chcieli. I gdzie jest to miasteczko małe? Tu. Dobra, niech będzie na 3, czyli na 4. Okej, no nic więcej nie wymyślę. Tutaj niestety dalej stoją na kupie. Kurde, bo ten poleci w głąb i będziemy mieli przechlapane. Ja muszę ich osobno zabić, jednego i drugiego osobno. To się ciut cofnę, żeby być po tej stronie, czyli jakby wszedł tutaj i byśmy mieli bitwę, to będziemy mieli z automatu regenerację w następnej turze. I tu też nie bardzo mogę na to sobie bitwę pozwolić, bo jeżeli się wykrwawię, no to ten nas załatwi, więc też... Trzeba grać defensywnie, to zdecydowanie... Im się mniej traci, tym się koniec końców wzmacnia państwo, więc myślę, że warto. Gdzieś pojedyncze łupy
i przepychać front, a globalnie się skupić na utrzymaniu statusu quo i rozwoju. I super, czyli mamy zasadzkę. Mamy to przegrać. Walczymy. Okej. Czyli teraz tak. On, żeby się wydostać, musi wyjść tędy. Czyli będzie nacierał pod górkę. No dobra, przywitamy go oczywiście łucznikami i miejmy nadzieję, że to wystarczy. Nie jest najlepsza arma, jaką posiadamy, zdecydowanie. Brakuje tych super ciężkich łuczników, którzy strzelają praktycznie pół granatami, jak ja to mówię. No ale dobra, jest co mam, jest co jest, trzeba walczyć z tym, co się ma. Mamy za to wszystko praktycznie w pełni zdrowe, więc nie będzie tego problemu, więc no dobre strony też są. Oczywiście zacznijmy już od razu ostrzał, zacznijmy też ostrzał ognisty. A, bo oni nie mają, widzę, strzelania bez rozkazu. No dobra, tutaj ten front powinien się... Wszyscy są równi, to nie jest bezpieczne. Powinniśmy być silniejsi zgodnie z opisem, ale nie jestem pewny, czy to tak zadziała, jakbym chciał. Dobra, zaszarżowali, troszkę się odbili od naszej piechoty, z tego co widzę. Jazda wyszła na pozycję, gdzie chciałem. Ruszamy teraz naprzód. Niestety jeden generał jest za naszymi liniami. Na tym skrzydle też będzie przewaga po naszej stronie. A nie, nie będzie przewagi po naszej stronie, bo to jest elitarna jazda, a nasza jest... A dupki się schowały, użyły zasłony dymnej, żeby się schować. Ale jesteśmy w natarciu. To są nasze najcięższe piechoty, więc to też coś tam daje. Nasz generał troszkę dostaje w tyłek i przegrał. Ach, to mieliśmy pecha, bo ten się teraz zresetował, jeśli chodzi o życie, przez to, że wpadł w szał. To jest troszkę uciążliwe. Dobra, skasuj jeszcze jednego. Jeżeli się uda, byłoby dobrze. I po tej stronie chyba też poślę piechotę, bo sama kawaleria sobie nie da rady. W ogóle wy wszyscy może na razie na to skrzydło. Dobra, ostrzał, jeżeli chodzi o piechotę, czy o łucznika, to w sumie jest piechota strzelająca. Idzie dobrze. Co to jest? Tak się nie chce spanikować. O, no to elitarna jazda. No z tymi elitarnymi jazdami będą problemy, to już czuję.
I też nam dosyć słabo idzie pozbywanie się jego jednostek trzających. A no przez to, że ma dużo jazdy i tak... No nie do końca to idzie. Dobra, trzeba się jego pozbyć, wtedy zostanie już bez generałów. Jakby to się udało, no to jesteśmy prawie w domu. Bez generałów się będzie dużo gorzej regrupował i no, wypchniemy go w końcu. Tu jest bajzel, nad którym troszkę nie panuję. Jak zawsze w lesie. Kurde, ta została. Tego się nie spodziewałem. Jak mocny jest ten generał. Teraz nasi wpadli w szał. Ty lepiej go został, bo ty mu nic nie zrobisz, stary. Ale niedobrze, bo takiej opcji nie zakładałem, że ona przegra, powiem szczerze. Użyjmy wobec tego kawalerii, bo te piechoty tutaj widzę G robią przeciwko niemu. Też mam wrażenie, że globalnie wygrywam. To ja poślę też te ciężkie piechoty, trudno. Tutaj spróbuję wygrać generałem i łucznikami. Ten jeszcze też pomoże. Tym bardziej to będzie uciekało przed nami zwyczajnie. A tu ich na bieżąco będę wystrzeliwał, jak się będą próbowali zebrać, to dostaną w papę i będą uciekać dalej. Mam nadzieję, że ona będzie w dobrym stanie, czyli że będzie tylko lekko ranna i nie straci jakoś strasznie statystyk. Tu jeszcze trochę tego dziadostwa zostało, może pomóż. Nie, tu już nie strzelają, czyli ogólnie to wygraliśmy tu, dobra. Dobrze, jest po bitwie. Bez tego generała to już nic więcej nie ma, co by było problematyczne. Jakieś tam resztówki. Ślicznie. Nie szkoda, że ona została ranna, no ale czasami pewne rzeczy się wymykają spod kontroli. Okej, no to jest dobry generał, ale ja go puszczę, chciałem się być tutaj okej dla wszystkich. Zregenerujmy się troszkę. Nie, no tu możemy stracić tą armię. Dobra, podzielili siły, tak jak miałem nadzieję. To jest bardzo dobrze. No, tu się nie udała zasadzka, ale oni tak raczej wiele nam nie zrobią, czyli po prostu egzekucja. Jeszcze zgarnijmy tyle kasy, ile się da. Ten ruszył. Dziadyga, no nic. I co? Myślę, że to jest czas na przerwę. W sensie w następnym odcinku będziemy kontynuować, bo rozwiążę te dwie armie, powołam je gdzieś na głównym froncie. Spróbujemy oczywiście zatrzymać tutaj sytuację, tak żeby już dalej się nam nie pakowali, tam gdzie nie trzeba. Bo tu, no nie chciałbym już kolejnych miast stracić, zwłaszcza, że to jest dobre dosyć i cenne, zresztą to też.
Ale odzyskamy. Jak tu wyrównamy front, bo jak przyjdą te dwie armie, to przejdziemy do delikatnej kontrofensywy. No, będą problemy, to widać na pierwszy rzut oka. Dobrze, że byliśmy na własnym terenie, więc się troszkę zregenerowaliśmy. Nie wiem, czy jestem w stanie go pokonać. To się przekonamy też później. Mamy tutaj troszkę wsparcia z miasta. A ta armia jest dosyć mocno obita, więc raczej się wycofa. Tu jest dobrze. Jeśli byśmy zlikwidowali tą armią, te dwie, tu byśmy utrzymali front, to po przerzuceniu tego od południa zaczęlibyśmy marsz na te tereny i potem w miarę regularnie po prostu spychali ich w górę. Druga wersja to powołać jak najwięcej sił tu i pójść na niego, żeby zająć tą nieszczęsną prowincję, której mi zależy. Znaczy, tu jest chyba nawet bliżej gdzieś. Będzie trzeba to rozważyć, bo z drugiej strony być może bardziej opłacalne byłoby się przebić przez te góry i z tej strony zacząć ich podbijać. Ale to wszystko w swoim czasie, bo musimy najpierw powoli to wszystko przerzucić i przejść z tego trybu obronnego do powolnego marszu po zwycięstwo. No nic, pozdrawiam i do zobaczenia.